to zapewne będziesz robił koncerty. Może spotkamy się na tak zwany szybki numerek. Masakra! Po koncercie w Słupsku. Jeżeli zamierzasz grać tam koncert, to może do mnie po prostu wpaść i wynajmiesz nam jakiś hotel. Mam bardzo ładne ciało. Na jednej liczą się te lajki na Insta, ta druga w głowie tylko co weekend fixa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba, a czwartej zdrada to jest życiowa misja. I co przygotowałeś? To jest tak zwana lampa LED, która oświetla nam tutaj, żeby po prostu wszystko ładnie się nagrało. Ale do ciebie mam pytanie, czy przygotowałeś to, co miałeś przygotować? Czyli psychiczne faneczki, tak? Nie, psychicznych faneczek nie. Ty, kamerzysta, masz chyba czarne myśli. Ja tylko chcę wiadomości. Od psychicznych faneczek? Tak. Chcę tylko wiadomości, nie chcę tych fanek fizycznie mieć. Chcę same wiadomości, tekst. Przygotowałeś? Przygotowałem. Świetnie. Ale na pewno nie chcesz żadnej faneczki? Nie. A psychicznych faneczek na pewno nie chcę, bo już mam. No, zapraszam do oglądania po prostu. Psychicznymi faneczkami. A może jakąś zaprosimy psychiczną faneczkę? Nie, już mam dosyć. Pamiętasz tą psychofankę, blondynkę? A jakąś ładniejszą zaprosimy. Nie, ale no, ja nie mówię, że ona była szybowa, no w sumie. Trzeba doświadczenia po prostu. Fanki lubię, ale psychicznych nie. A swoją drogą na krusil.pl możecie kupić bluzę z napisem psychofankę. Jesteś już przygotowany? No. Zapraszam ja tutaj. Wiadomości mamy zapisane w notatniku. Każdy ma swoje wiadomości na swoim telefonie. Wiadomości Marek. Zostały wybrane przez Marek. Zewnętrzną osobę, Marek. Niezwiązaną z Marek. Kanałem Krużwil ani Marek. Kamerzysta. Marek. Także ta osoba jest niezależna Marek. I wybrała najbardziej psychiczne wiadomości Marek. Od naszych fanek. Marek, śmierć ode mnie, bo tak się nie mówią 2 dni. Na całe szczęście mam kawę, ale w sumie czuć trochę smród. W każdym razie nagrywanie tego filmu zajmie nam około 20 minut, także mam nadzieję, że wytrzymam. Zatem kto zaczyna? Kamerzysta aktualnie to chyba... zacznij, ja sobie winko. Ja zacznę. Jak myślisz, jeżeli wiadomo zaczyna się drogi Marku, to znaczy, że jest ona kierowana do mnie? Myślę, że do mnie. Dobra, to nie. No nie, no to ciebie, no Marek. To mam za czym czytać? No czytaj, dawaj, ja jestem ciekawy, co tam piszą. Drogi Marku, kontaktowałem się wcześniej z tobą mailowo, ale chyba moja wiadomość gdzieś ci umknęła. Nic dziwnego, no. Bo nie czytam maila. Bo nie odpisałeś. Prosiłabym, żebyś tutaj mi odpisał, bo inaczej będę cię męczyć do skutku. I jak cię gdzieś spotkam w Warszawie, to nie dam ci spokoju. Rzadko jestem akurat w Warszawie. Bardzo mnie zdenerwowałeś tym, że nie odpisałeś, ale... Co? Bardzo mnie zdenerwowałeś tym, że nie odpisałeś, ale zapomnijmy już o tym. Na samym początku przedstawię się. Nazywam się, to jest zagwiazdkowane dał. Mieszkam na obrzeżach Warszawy i uczę się na Uniwersytecie Warszawskim. Niestety nie zarabiam zbyt dużo, dlatego piszę do ciebie. Od zawsze marzyłam o najnowszym telefonie. Czy mógłbyś mi kupić iPhone'a XS, najlepiej w wersji Max, 512 GB, bo chciałbym mieć najlepszy. Jeśli już kupisz, to wyślij na ten adres. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu dostanę swój telefon, buziaki. Nie, ludzie są niedokładni. To co, ktoś ci napisał? To, ale to jest baba czy... Laska, która rzekomo jest studentką, czyli ma pewnie z 20 lat, chciała wyżebrać ode mnie iPhone'a za 7 koła. I dlatego, że jest studentką, to chce iPhone'a od ciebie, tak? A za co tego iPhone'a? Nie wiem. I mówi, że jest bo jej nie odpisała na maila. I drugi raz próbuje wyżebrać telefon. To co, może ja przeczytam do siebie wiadomość, bo ja też mam przygotowaną. Ja mam tutaj też twoje, nie? Masz moje? To daj mi. Które jest dla mnie? Tutaj. Cześć kamerzysta, to znaczy, że do ciebie, tak? No chyba tak. Cześć kamerzysta, może poszukujesz jakiegoś producenta. Aktualnie jestem na... A, producenta? A to nie ma być odfanek? Producent? Producent. Producent. Dobra, czytaj dalej. Aktualnie jestem na trzecim przez... że z kropką. Roku studiów muzycznych i produkuję bity od 10 lat. Tworzyłem bity dla takich artystów jak Kali, Gadzia Mafia i Zbuku. No dobra. Już wiemy po tym trzecim przez rzecz z kropką, że... Dobra, czytaj dalej. Mają one po 100 milionów wyświetleń. Ma w ogóle jakiś kawałek rapowy 100 milionów wyświetleń? Nie ma żadnego. Nie, pod 90 podchodzą. Ale nie ma. 100 nie ma żadnego. No to już... to jest jakiś debil. Jak zrobię ci bit, to będzie taki hit miliard wyświetleń w kilka dni. Nie biorę w sumie dużo i możemy się dogadać, że wystąpię u was na odcinku i w zamiar zrobię ci sztos bita na miliard wyświetleń. Aha. Czyli kolejny psychol. Aha. A to takie wiadomości to jest akurat norma, że dam ci to, albo kup mi to wtedy wystąpię u ciebie na odcinku. Klasyk, po prostu klasyk. Coś jeszcze chcesz dodać do... Bierzesz producenta w ogóle tego? A wygląda na mnie normalnego? On uczy się na trzecim roku studiów muzycznych. Cześć Marku, bardzo mi się podobasz. Mam już skończone 16 lat. Od półtorej roku, odkąd założyłeś kanał, oglądam ciebie. Chciałbym powiedzieć ci, że jestem... Co? Dziewicą.
że jest dziewicą. No, no czyli laska proponuje mi ruchanie. Skąd wiesz? No bo trzymała mnie dla ciebie, pomimo że dużo chłopaków do mnie zarywało. Aktualnie to nieważne, bo liczy się tylko ty. Posłuchaj, Marku, nie chcę od ciebie pieniędzy, jakaś nowość. Możemy to zrobić gdziekolwiek chcesz. Chcę, żebyś był moim pierwszym chłopakiem. Kocham cię, wiem, że ze mną nie będziesz, ale to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, żebym ja wiedziała, że byłeś tym pierwszym. Muszę od tego gościa, który to przygotowywał, wyciągnąć te dane. No kurde, masz 16 lat, ja mam też 16. A ty masz 16. No ja mam 16. Pisze mi, że jest dziewicą. Czy ładna? Czy ładna? To jest najważniejsze. Co, i będziesz dziewczynę... Dobra, no jak chcesz, no... Ona jest rozwinięta, nie? Skoro chce się z tą puścić, tak po prostu. No fajnie. Jak dla mnie okej, jak dla mnie okej. 16 lat, czyli legalne, przyjemne. Trzeba korzystać z życia. Dobra, to czytaj, dawaj. Dobra. Kamerzysta, uwielbiam twoje piosenki, nie mogę przestać ich słuchać. Najbardziej podoba mi się... Nie, jest dobrze. Najbardziej podoba mi się Titanic, ale inne też są super. Ale nie tak bardzo jak Titanic. Bo Titanica uwielbiam i zawsze słucham sobie do snu. Chciałbyś może się spotkać w Kaliszu albo zrobić spotkanie z widzami i pójdziemy do mnie po spotkaniu? Jak Robert po koncercie. Wiem, że dużo pracujesz, jesteś zmęczony, dlatego mogę cię przenocować. Gdzie? Ale napisała bieg, to może ja skorzystam. Kurde. Ale napisała wspólnie, więc myślę, że jakieś 16-17 lat. A to trzeba będzie się spytać tego gościa, który to nam przygotowywał? No nie, ja tam... Nie, jak nie chcesz, to nie, ale wiesz... A czy tutaj są same takie sprośne propozycje? No nie wiem, ja mu kazałem wybierać takie wiadomości, które można przedstawić na odcinku. To nie ode mnie zależy, tak? Ale tutaj już mamy dwie fanki, które na pewno w przyszłości zrobię, jeżeli mają... Ukończone... Ile tam trzeba? 15 lat, tak? Rób sobie co chcesz. Dobra, teraz ja. Cześć Lordzie, twoje filmy są super. Nie chciałbyś mnie wesprzeć finansowo? Ty albo o kasie, albo o seksie, albo o czym? Jeszcze są wiadomości. No dobra, czytaj. Muszę kiedyś się naprawdę przejrzeć. Czasami mi się zdarza czytać, ale na takie grube to chyba jeszcze nie trafiłem. To są ewenementy. On mówi, że to szukał z pół godziny. Z pół godziny. No dobra. Cześć Lordzie, twoje filmy są super. Nie chciałbyś mnie wesprzeć finansowo? Bardzo podoba mi się torebka z Gucci. Zawsze możemy się jakoś dogadać. Czyli hajs i sponsoring w jednym. No dawaj, czytaj dalej. Chyba wiesz o co chodzi. Zadbam o to, żeby ci się podobało. Bardzo mi na tym zależy, żeby tobie też się podobało. Ile taka torebka kosztuje? No, 6 koła, no ma minimum. Nie, sześć koło bardziej dolarów albo... Nie, kupisz za 6 koła. Taką tak. Najtańszą, nie? Taką malutką. Nie, taka najtańsza, no to może 12. Nie, ale taką malutką, taką w sensie, wiesz... Nie. Za 6 koła kupisz za 6 koła. No takie większe, no to może nie po 20. Nie, brak kontakt? Ty głupi jesteś? No co? Nie wiem, za pieniądze, kurczę, Marek. No co? Skoro zagrało w otwarte karty, no to co? Czemu go nie? Teraz twoja, tak? Kolejną czytaj. Jesteś super, nie da się Kruszwilowi, bo Kruszwil to frajer. Co? Co za cel to napisał? Pamiętaj, rób co swoje i nie poddawaj się. Chciałabym z tobą popisać. Dasz mi swój numer albo odpisz mi tutaj, proszę. Czemu on tak o mnie mówi? Nie wiem. Co za chuj? A to jest dziewczyna. To jest jeszcze dziewczyna? Mhm. A dziewczyna. Jak można mnie wyzywać? Co ona sobie myśli? Kim ona w ogóle jest? No nie wiem, wyraziła swoje zdanie. Jak swoje zdanie? No swoje zdanie wyraziła, no. Masakra. Pewnie kazałeś jej to napisać. Ja i kazałem? No a co? A ty nie widziałeś, jaki odcinek będziesz nagrywać, człowieku. Jak to mówiłem ci wczoraj. Pewnie dałeś temu typowi, żeby przygotował do wiadomości to, że ty sobie tam jakieś lasce napisałeś i że wszystko jest ustawione teraz. Bo bez powodu mnie nikt nie wyzywa, tak? No nie wcale, to sobie poczytaj komentarze, Marek. Czytam i usuwam. No właśnie. Co, do mnie znowu? A nie, nie. Do mnie, tak? No teraz do ciebie. Zostaw ją w końcu i bądź ze mną. Nigdy w życiu nie mówisz mi, że ona jest lepsza. O kogo chodzi? Jak chcesz być z laską, która przy tobie wygląda jak wieśniara i cię ośmiesza, to sobie bądź. Ja wiem, że jestem zajebista i dużo lepsza od niej, bo prawie każdy ci to powie. A jeżeli ty zrobisz coś przeciwko mnie, to ja zacznę robić coś przeciwko tobie. Tylko wtedy ucierpi na tym trochę więcej osób. To jest tylko i wyłącznie twój błąd, że wybrałeś ją, a nie mnie. I nie przestanę jej obrażać, bo to ona próbuje wyleczyć kompleksy namiętnie mnie stalkując. Jak masz z tym taki wielki problem, to przestań mnie obserwować, bo ja cię nie zmuszam do utrzymywania ze mną kontaktu. Mój drogi, gdyby była taka zajebista, to by jej nie wyzywali, nie umiesz niczego docenić z tego, co dla ciebie zrobiłam. Staje się coraz większym dnem i coraz bardziej żałosnym przez nią, no ale cóż, głupota nie wybiera najwidoczniej.
O co chodzi? No nie wiem, taka seksypa twoja, co? Czy nie? Nie, ja nigdy nie byłem z laską dłużej niż jeden dzień. Pokaż. Jeszcze raz to przeczytam. Może chodzi o jakąś z filmu? Zostaw ją w końcu i bądź ze mną. Może chodzi o tą, co... Nie no, jest napisane, zostaw ją w końcu i bądź ze mną. Nigdy w życiu nie mówisz... Ale kogo ja mam zostawić, jak ja nikogo nie mam? No to nie wiem, no widocznie masz. Nie mam nikogo, no to o co chodzi? No co najwyżej na jeden dzień, ale no... No tak, tak, to nie. Nie, dziwne. O, sakra. Może ma jakąś schizofrenię czy coś? Dziwne to wiadomość, jest coraz dziwniejsze. Hejka, hejka, mam na imię gwiazdka, 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 wygwiazdkowane jest to. Jako, że jesteś raperem, to zapewne będziesz robił koncerty. Może spotkamy się na tak zwany szybki numerek. Masakra! Po koncercie w Słupsku. Jeżeli zamierzasz grać tam koncert, to może do mnie po prostu wpaść i wynajmiesz nam jakiś hotel. Mam bardzo ładne ciało. Daj spokój. I moim poprzednim partnerom bardzo się podobało. Więc naprawdę warto. O kurwa! Nie. Masakra! Skąd się biorą ci ludzie? Może spotkamy się na tak zwany szybki numerek po koncercie w Słupsku. To nie się serio za rapera mają. Nie, to jest nienormalne. A wiesz co o raperach mówią? No co? Że oni po koncercie zbierają choroby weneryczne. Wiem, wiem. To akurat wiem. Ty też tak robisz? Że jak na koncerty jeszcze. Na koncercie żadnych nie były. I teraz kolejna moja wiadomość. Marku, bardzo lubię cię oglądać. Mieszkam w twoim mieście. Tutaj masz mój numer telefonu. Pozdrawiam. Pokaż. Ty. O, chce mi coś przez to powiedzieć, żebym zadzwonił do niej? Ty, dawaj, ja dzwonię. Serio, dzwonisz? Zadzwonię. Czemu miałbym nie dzwonić? Tak? I dzwonię. Halo? Halo, halo, halo? Jesteś? Jesteś? Marek z tej strony, Kruszwil. Ty wysyłałaś do mnie wiadomość odnośnie spotkania i właśnie ją odczytałem. To jest twój numer? Okej, okay, ja bym był chętny na spotkanie jak najbardziej, nawet teraz. Mam czas, a ty? Okej, dobra. Mogę bym cię podjechać jak najbardziej. To gdzie to byłoby mniej więcej? O, to jeszcze mam blisko. Dobra, super. No to ja nawet mogę być tam za pół godzinki. Super, świetnie. No to jeszcze podeślij mi dokładny adres SMS-em i zaraz u ciebie jestem. Super, dzięki wielkie. Cześć. A z kim ty gadałaś? Z fanką. Lecimy do niej. Ale o co chodzi? No bierz kamerę i lecimy do niej. No co? Ty wybrałby taką wiadomość, żebym po prostu spotkał się z fanką. Lecimy? No nie, ja nigdzie nie idę. No dawaj, no chodź. Nie, ja piłem, ja nie prowadzę, nie? Chyba, że ty prowadzisz. Jak to nie prowadzisz? No nie prowadzę, ja nie piłem. Piłeś? No przecież kurwa, no widziałeś, no. Czemu? Co czemu? To on ci nie mówił, że masz nie pić? Kto? Ja nie czytałem tych wiadomości wcześniej. Ten typ, który wy... Jak ja mam teraz jechać? No, a skąd ja mam wiedzieć? Jak ja mam do cholery jechać? To i weź sobie taksówkę i jedź. Tak zrobię. Jebać alkoholików. Ale o co ci chodzi? No jesteś alkoholikiem i teraz nie możesz mnie zabić. Nie no, już skończyłem. Ja sobie dam radę. Wezmę taksówkę, a tobie napiję tyle. A tobie tyle. Pracę zniszczyłeś mi wszystko. Zniszczyłeś mi spotkanie z fanką. Sam sobie poradzę, pojadę taksówką.